Idzie. Trzeci dzwonek. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj okazję gościć niezwykłego człowieka. Człowieka, który dwa razy był odsuwany od śledztwa w sprawie śmierci morderców, śmierci Popiełuszki, księdza Popiełuszki. I dzisiaj akurat mamy okazję wysłuchać jego prelekcji na ten właśnie temat. Tytuł to jest Zbrodnia założycielska III RP. Tytuł wykładu. Z przykrością musimy jeszcze przypomnieć tym, co byli na retrospektywie, że udający prawicowców i patriotów niektórzy nie zgodzili się na taki tytuł wykładu i w związku z powyższym gościmy dzisiaj pana prokuratora. My się nie boimy chyba, nie? Bardzo. Pozwolicie Państwo, że na siedząco będę mówił. Może być tak? Dobrze, bo tak mam notatki, które chciałbym od czasu do czasu zerkać. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Że mogę tą wiedzą się dzielić, że przekazać to Państwu, aczkolwiek na pewno w bardzo wąskim zakresie, można powiedzieć w pewnym zarysie tylko, poruszyć pewne bardzo zasadnicze kwestie, jako że odpowiedź tutaj na pytanie o takim charakterze historycznym, jak jest choćby zarysowana tematyka w tej chwili, mord założycielski III RP, wymaga bardzo takiego głębokiego wejścia w problematykę prowadzonego śledztwa w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Jako że ta sprawa ciągnie się już, można powiedzieć tak bez żadnych specjalnych przekłamań i ogródek, od 1984 roku, kiedy po raz pierwszy została wszczęta jeszcze przez organa komunistycznej MSW i następnie odbył się proces toruński, który tylko rzeczywistość wokół tej sprawy zafałszował, podał dane, które dotychczas są jeszcze w obiegu publicznym przez dawną ekipę komunistyczną daną do wierzenia narodowi. Oczywiście ja się z tym zderzyłem w roku 90, w czerwcu dokładnie, kiedy no już w 85 roku po tym wyroku, jak on zapadł, było powszechne przekonanie u wszystkich, że ta sprawa została ucięta. To znaczy nie wskazano wszystkich winowajców, mówiąc w uproszczeniu, natomiast skazano tylko trzech ludzi, co do których nie było żadnej wątpliwości, że oni dokonali uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. I poczynając od tego śledztwa, które zostało wszczęte w czerwcu, a właściwie 25 lipca, chyba jak dokładnie pamiętam, jeżeli chodzi już o ten ścisły kierunek kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, wychodziliśmy z takiego oto założenia, że proces toruński został przerwany na pewnym fragmencie, na pewnym etapie dochodzenia do prawdy, a zwłaszcza na tym odcinku sprawstwa kierowniczego, to znaczy kto im zlecał, kto nimi kierował, kto był najbardziej, kto wydał takie rozkazy, żeby księdza Jerzego, bo wiemy kim był ksiądz Jerzy, jak on wtedy rolę spełniał w rodzącym się takim społeczeństwie obywatelskim już wówczas w kościele na Żoliborzu, że został 12 września 1984 roku okrzyczany przez Izwestia przywódcą organizacji kontrrewolucyjnej, dokładnie tak to brzmiało, w wykonaniu niejakiego Toporkowa. No i to był taki sygnał dany służbom komunistycznym PRL do tego, żeby coś z tym problemem już ostatecznie, żeby go rozwiązać. Tak zwany problem Popiełuszki, gdzie były różne wcześniej jeszcze próby, ale to były działania takie, które do rozwiązania tego problemu w cudzysłowie nie doprowadziły, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że jeszcze z podwójną energią była i reakcja społeczna na to, co ksiądz w swoich kazaniach w kościele na Żoliborzu w trakcie mszy świętych za ojczyznę mówił wobec działalności, którą prowadził. No krótko mówiąc, tam się utworzył taki ośrodek
który skupiał nie tylko osoby wierzące, ale tam było miejsce, w którym spotykali się działacze różnych odłamów opozycji, również tej lewicowej, tej, która no, dzisiaj niektórzy jej przedstawiciele jeszcze funkcjonują w życiu publicznym po tej lewej opozycyjnej tak zwanej stronie. Więc bardzo dużo aktorów było. No, słowem, taki zrobił się taki ośrodek, który zaczął zagrażać władzy komunistycznej swoją perspektywą dalszego rozwoju. Zresztą mówiono wprost, że są przygotowywane kadry już dla przyszłej odrodzonej Polski. Że tam się odbywają spotkania, szkolenia. No więc to spowodowało w jakiś ostatecznym momencie właśnie tę reakcję Kremla, że ten problem należy rozwiązać. W cudzysłowie oczywiście problem. I wracając do tego śledztwa, które prowadziłem w 90 roku, w miarę jego rozwoju, już za rok można powiedzieć od czasu, właściwie to już po 3 miesiącach od jego wszczęcia zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani generałowie Władysław Ciastoń i Zenon Płatek pod zarzutem kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, a więc nie trzeba było specjalnie długo czekać. To wystarczyło 3 miesiące po 6 latach przerwy w zajmowaniu się tą sprawą, żeby szybko wskazać, kto w jaki sposób był w tę zbrodnię, jeszcze poza tymi, którzy w Toruniu zostali skazani, zaangażowani. Chcę tutaj powiedzieć, że wciąż przyjmowano w śledztwie jako pewnik, jako niepodlegający wątpliwości żadnej kwestii temat, stwierdzenie, że tego uprowadzenia i zabójstwa i wrzucenia 19 października z Włoch do Wisły dokonali ci trzej panowie, Piotrowski, Pękala i Chmielewski. I pamiętam nawet było takie spotkanie, które bardzo mnie zastanowiło i dawało dużo do myślenia potem. Był wtedy szefem późniejszego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ten taki poprzedzająca instytucja. Szefem był, która była oczywiście, pracował dla prezydenta RP, którym wtedy Lech Wałęsa, w tamtym czasie pan profesor Lech Kaczyński. On poprosił mnie, poprosił pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Aleksandra Hercoga do siebie, do BBN-u, no i tam zadał takie pytanie, które potem mi długo jeszcze w uszach dzwoniło. Czy my jesteśmy pewni, czy my jesteśmy przekonani, że w śledztwie zebrano takie dowody całkowicie potwierdzające tę wersję toruńską, że ksiądz zginął tak, jak to ustalono w Toruniu. No więc oczywiście nie miałem powodu jeszcze wtedy, żeby czymkolwiek kwestionować tę wersję toruńską. Podobnie prokurator Hercog, który no opierał się na tym, co ja mówiłem, co ja ustalałem. No i absolutnie wykluczyliśmy, żeby taka możliwość była. Co oczywiście pan profesor Lech Kaczyński tego nie skomentował w żaden sposób. Ale czasami sam fakt zadania pytania samego już mówi, już stwarza jakby pewną sytuację, taką, nad którą się trzeba zastanowić. Dlaczego on nas o to zapytał? To mi tak właściwie do dzisiaj, mogę powiedzieć, w uszach dzwoni. Czy to pytanie pan powtórzy, jakie było ważne? Czy my jesteśmy przekonani, że ta wersja toruńska jest prawdziwa? Tak. Czy on to wątpił chyba sam. No ja mówię, że zadał pytanie, postawił pytanie, więc samo zadanie pytania już o czymś świadczy i stwarza pole do dużych domysłów. Natomiast on nie komentował, nie mówił, nie relacjonował tego, dlaczego on takie pytanie zadaje. No po prostu je postawił. No przeszliśmy dalej do innych wątków. I mamy już, ja pominę tutaj przeróżne perturbacje, jakie były po drodze, bo rozwalono w Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości w grudniu 90 roku zespół śledczy, który był powołany specjalnie do prowadzenia tych zbrodni
komunistycznych zabójstw księży, działaczy opozycji politycznej w latach 80. Rokita co był, tak? Nie. Rokita to był w Sejmie, to była jakby zupełnie inna. Tu była prokuratura i w ramach Departamentu Prokuratury ja to śledztwo prowadziłem wespół jeszcze z trzema prokuratorami, z których jeden się zajmował śmiercią księdza Sylwestra Zycha, inny prowadził sprawę Grzegorza Przymyka też jako pewną spuściznę po to, żeby ustalać prawdę w tej sprawie, spuściznę po śledztwie PRL-owskim. Także był też wątek śmierci Piotra Bartoszcze i akurat w grudniu minister ówczesny sprawiedliwości, prokurator generalny Aleksander Będkowski podjął decyzję taką, że te wszystkie sprawy idą do prokuratur wojewódzkich. Czyli krótko mówiąc, przestaje istnieć zespół, który na szczeblu departamentu, a więc na szczeblu centralnym zajmuje się tymi najpoważniejszymi zbrodniami PRL-owskimi, wszystko się przerzuca w teren, gdzie no nie było już takiej wiedzy specjalistycznej, zebranej zresztą w toku dotychczasowych postępowań, doświadczeń z tymi postępowaniami w stosunku do służb bezpieczeństwa. Więc krótko mówiąc, potem przyszłość pokazała, o co właściwie chodziło. Bo chodzi o to, żeby to wszystko umarło śmiercią naturalną. I tak też się stało. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę księdza Popiełuszki, zdecydowano wówczas, że ta sprawa zostaje w Departamencie Prokuratury. Ona nie idzie do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, tylko zostaje. No i jednocześnie ja zostaję tam jako nadal to śledztwo prokurator prowadzący. Już awansowany do rangi prokuratora w Ministerstwie Sprawiedliwości ze stanowiska prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie. No i starałem się tę sprawę rozkręcać z różnymi trudnościami, z różnymi kłopotami natury organizacyjnej, ale tu bym musiał naprawdę bardzo długo o tym opowiadać, jak chcę się skupić na tym temacie. Tak więc jakoś tam sobie dobrnąłem do tego w listopada 90 roku. Mogę powiedzieć, prowadząc to śledztwo, miałem znakomitych policjantów zorganizowanych w takiej specjalnej grupie policyjnej. Grupa operacyjno-śledcza, jakoś tak to się ta pełna nazwa była, pod dowództwem pułkownika świętej pamięci Andrzeja Buczyńskiego, który potrafił zgromadzić odpowiednią grupę policjantów, dobrać ich najpierw, także byli niezwykle pomocni w wyjaśnianiu tych spraw, którymi ja się zajmowałem, między innymi dzięki ich pracy mogli zostać ustaleni i ukarani przez sąd prawomocnie, zresztą sprawcy podpalenia samochodu kardynała Glubinowicza w Złotoryi w 1984 roku były inne ich duże zasługi. Także nie sposób, żebym ja tutaj o nich nie wspomniał, dochodząc do tych ustaleń, które mieliśmy już w listopadzie 91 roku. Tak też byli prokuratorzy, którzy współpracowali ze mną, których ja ściągałem do departamentu, oni potem się zmieniali, przychodzili następni, tak więc to była taka fluktuacja. Ja byłem w sumie jeden cały czas na tej sprawie i czułem się w pełni odpowiedzialny do tego, żeby za to śledztwo w całości, żeby ono mi się nie rozpłynęło, żeby jego nie zabrano gdzieś tam na szczebel lokalny i żeby nie umarło tą śmiercią naturalną, tak jak w cudzysłowie mówię, tak jak te inne sprawy. Bardzo tego pilnowałem. No a pomagało mi to też, że pomimo tych wszystkich trudności, jakie nam stwarzano natury organizacyjnej, przeróżnej zresztą, było to i prawnej również, ale to będzie na to czas. Natomiast w listopadzie 91 roku przeprowadzone zostały takie podstawowe, można powiedzieć, zasadnicze czynności procesowe, które już od strony faktyczno-prawnej podważyły byt procesu toruńskiego. Ustaleń, stwierdzeń, które tam sąd wojewódzki w Toruniu zawarł. Mianowicie w toku wizji lokalnej z udziałem Leszka Pękali, który wskazywał dokładnie miejsca, gdzie oni tam mieli według tej wersji toruńskiej się zatrzymywać po uprowadzeniu księdza i
do Tamy we Włocławku. Okazało się, kiedy pojechaliśmy tą samą trasą i słuchali tych wszystkich jego relacji, że nie było możliwe przyjechanie tą drogą w tym tak krótkim czasie, jak to było w Toruniu. Więc to odpada. Więc to było o wiele dłuższy czas był potrzebny na to, żeby ten odcinek przejechać. Poza tym wiedzieliśmy z zeznań, bo oni zostali wtedy przesłuchani w tym śledztwie w charakterze świadków, już ci skazani w procesie toruńskim, Pękala, Chmielewski i Piotrowski. I ze zeznań, bo Chmielewski był zamknięty na to, nie chciał, nie nawiązywał z nami żadnej takiej werbalnej współpracy jako świadek. Natomiast z zeznań Piotrowskiego głównie i Pękali wiedzieliśmy o tym, że za samochodem księdza Jerzego, już od począwszy właściwie od ich wyjazdu z Warszawy, Piotrowskiego, Chmielewskiego i Pękali, jechał za nimi samochód Wojskowej Służby Wewnętrznej, która prowadziła za nimi stałą obserwację. Zresztą ta obserwacja była już od 15 września 1984 roku zarządzona. Już wtedy wiedziano chyba, kto będzie na tej ławie oskarżonych. Już obsadę zrobiono, bo obserwację tę prowadzono dokładnie za Pietruszką, Pękalą, Chmielewskim i Piotrowskim. Czyli no, cała ława oskarżonych z Torunia od 15 września, a więc ponad miesiąc od uprowadzenia, oni byli bardzo dokładnie obserwowani i prowadzono ich szczegółową inwigilację. To taka działalność służb specjalnych, komunistycznych, zwłaszcza, że ci, którzy do jakiegoś zadania specjalnego zostali wyznaczeni, to byli jeszcze dodatkowo przez innych obserwowani, żeby działali zgodnie z poleceniami, z tym, co dla nich wyznaczono. I ta obserwacja oczywiście była. A skąd, można też zapytać, skąd o tym wiem, skąd tego jest, zadano mi nieraz takie pytanie, skąd, dlaczego ja tak mówię. A no mówię tak, dlatego, bo tu są dowody bezpośrednie, absolutnie niepodważalne, stuprocentowe, które skutkowały nawet tym, że osoba, która zdradziła to Piotrowskiemu, wtedy właśnie, w tamtym czasie, a był to funkcjonariusz Betki tak zwanej, czyli biura BMSW, a więc służb obserwacyjnych, ostrzegł Piotrowskiego, że są obserwowani, że uważajcie, bo jesteście obserwowani. No a Piotrowski, jak to Piotrowski, no, ten miał poczucie absolutnej bezkarności, pełnej swobody, gdzieś tam sobie to chlapnął w cudzysłowie. No i to doszło do towarzysza ministra Kiszczaka. No i towarzysz minister zareagował tak, że ten pan, który kolega zresztą Piotrowskiego, przyjaciel, który mu tą wiadomość podał, go ostrzegł, trafił na 3 lata do więzienia niebawem za spekulacje, prawda? Także zemsta była sroga, więc ja tutaj o tym wszystkim, to absolutnie stuprocentowe dowody, że ta obserwacja była. Zresztą miałem w ręku dzienniki takie zabezpieczone z wojska, gdzie wtedy uzyskaliśmy to, wręcz wyrwaliśmy z gardła to służbom wojskowym, gdzie były dzienniki tych spisane, tych, którzy tę obserwację prowadzili, bo te ekipy się zmieniały co tydzień. One przyjeżdżały z całego kraju i ich po prostu obserwowali. Potem te już po zabraniu mi sprawy, te dzienniki, te skoroszyty zginęły. Tego nie ma w tej chwili. Ktoś to w jakiś sposób, tak jak inne rzeczy, wszystko to wsiąkło. No ale wracając do 19 października, pomijam tutaj szereg różnych rzeczy po drodze. W kościele, już kiedy stoją przed kościołem na Wyżynach tym samochodem i wewnątrz jest ksiądz Jerzy, jest nabożeństwo, oni jakby obserwują, Piotrowski tam idzie, sprawdza, wszystko się zgadza. No ale panowie zaczynają troszeczkę się tak zbyt ostentacyjnie zachowywać na tym parkingu, wyjmują tablice rejestracyjne, inne skradzione zresztą zmieniają, więc ktoś może na to zwrócić uwagę, a wyznaczeni zostali do bardzo poważnego działania. Więc oficer służb wojskowych, który ich obserwował, wtedy wyszedł i uspokoić, panowie zachowujcie się, no bo zostaniecie zidentyfikowani. No więc tu mówię to jako kolejny dowód na to, że ta obserwacja za nimi była. Następnie
kiedy już jechali z księdzem, kiedy Chrostowski już jechał z księdzem, a oni jechali za nimi, mieli za sobą wciąż światła, tak zwany ogon, a więc ta WSW ich w tym najbardziej newralgicznym momencie nie opuszczała. No i mamy ten moment uprowadzenia i tu już robi się ta ciemna plama. Ani sąd wojewódzki w Toruniu nie ustala, kto to za nimi jechał, kto ich obserwował, kto był tym świadkiem. I czy oni przejechali, czy oni się zatrzymali, czy oni obserwowali, co było na tamie. Nikt już tego więcej na ten temat nie mówi. Więc ja dotarłem w śledztwie do tych ludzi. Oni zostali właśnie w listopadzie 1991 roku w tym moim śledztwie przesłuchani. W charakterze świadków zostało przesłuchanych 6, jak pamiętam, tych funkcjonariuszy, w tym pamiętam też, że była jedna kobieta. I myśmy te czynności z policjantami, z drugim prokuratorem jeszcze wykonywali w Bydgoszczy. Tam, gdzie był to ich miejsce ich zakwaterowania jako służb. W organizacji tej czynności pomagał, wręcz wydał rozkazy odpowiednie, żeby nie było trudności żadnych z dotarciem do tych ludzi. Ówczesny pierwszy zresztą szef Wojskowych Służb Informacyjnych, pan admirał Czesław Wawrzyniak. Korzystaliśmy z jego pomocy. I ci państwo nam powiedzieli nieprawdę w Bydgoszczy. Po prostu ich zeznania nie były szczere, były w mojej ocenie były zeznaniami fałszywymi. Odwracały jakby, nawet nie w tym sensie, że oni nam coś powiedzieli nieprawdę w jakimś tam znaczeniu, tak, ale przede wszystkim zatajenie prawdy. Fałszywe zeznanie to jest nie tylko powiedzenie nieprawdy, ale to jest również zatajenie prawdy. I oni przed nami tą prawdę, którą znali, zataili. Następnego dnia już byłem z dowódcą właśnie grupy policyjnej, panem Andrzejem Buczyńskim, już byłem u pana admirała Czesława Wawrzyniaka, którego o tym poinformowaliśmy, że pana podwładni, pana oficerowie nam tutaj niestety, ale złożyli fałszywe zeznania. I pan Wawrzyniak się bardzo tym przejął, zdenerwował, powiedział, że oni tutaj będą zeznawać drugi raz przed panami w Warszawie i oni już, ja gwarantuję, że oni powiedzą prawdę. To było bodaj 21 listopada 91 roku, mogę tą datę dzienną może w jeden dzień albo dwa, ale tak w pamięci to mam. No i okej, w porządku, to będziemy w takim razie ten termin już ustalać. Wróciliśmy do Departamentu Prokuratury przeświadczeni o tym, że nadal będzie się ta sprawa w takim stopniu, w jakim to zakładaliśmy, w zakresie tego wątku rozwijała. No i cóż, ja po przybyciu, będąc w pracy, w pokoju siebie za godzinę mniej więcej dostaję polecenie stawienia się u pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, pana Stanisława Iwanickiego, który polecił mi przekazać wszystkie akta już innemu prokuratorowi, jako że ja tej sprawy już nie prowadzę. I tego wątku żołnierzy WSW, tego zasadniczego wątku, który miał nas ukierunkować, albo na świadków, którzy to wszystko widzieli i którzy nam to jeszcze raz potwierdzą, to co w Toruniu było, albo nam powiedzą zupełnie inną wersję, niż która miała miejsce w Toruniu. Do tych ludzi już zamknięto przede mną dostęp, a prokuratorzy, którzy później tą sprawę mieli, nigdy do tego nie nawiązywali, nigdy nie prowadzono w tym, nie wrócono do tych przesłuchań. W międzyczasie wiem, że tam już nie wiem, czy duża część tych osób już do tej pory po prostu powymierała, no, takie jest prawo czasu. Więc ten dowód jest wciąż aktualny, no, ale już jest po prostu, jego rozwinięcie jest tutaj praktycznie w praktyce niemożliwe. Także zostają moje w tym momencie wypowiedzi już nie jako prokuratora, ale jako świadka tych wszystkich wydarzeń, które dla państwa jestem, żeby mówić jako świadek tego wszystkiego, co doświadczyłem jako prokurator, prowadząc to śledztwo. Także tutaj mieliśmy te kwestie pierwsze, takie zasadnicze, które nam tą wersję podaną w Toruniu podważały. Mógłbym tutaj jeszcze dalej mówić, ale powiadam, ograniczę się do tych
takich zasadniczych kwestii, bo bardzo trzeba by ten temat rozwijać i mówić tu godzinami. Co dalej, jak dalej te badania takie śledcze przebiegały już w Instytucie Pamięci Narodowej, przeskakuje o 10 lat, gdzie w 2002 roku, dokładnie 5 lutego, będąc już prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, doprowadziłem do tego, że śledztwo zostało wszczęte po raz drugi. Po raz drugi w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez osoby, które w strukturach partyjno-rządowych zajmowały wyższe stanowiska niż generałowie Ciastoń i Płatek. Nie można już było wracać do Ciastonia i Płatka, tam były wcześniej wyroki uniewinniające. Do Płatka nigdy żaden wyrok nie zapadł, wyrok potem uchylony, a potem Płatek umarł, już nie można było prowadzić postępowania. Więc to się to wszystko tak wlokło, rozbijało, przy czym ja w momencie, jak mnie odsuwano w 91 roku w grudniu, to ja od tego śledztwa już w ogóle, to ja mówiłem, że to będzie kompromitacja prokuratury, tu nie będzie żadnych pozytywnych ustaleń, że państwo po prostu zatracacie materiał dowodowy, jaki został zebrany, dajecie do czytania wszystkim, kto chce, więc no, nie będzie tutaj żadnych pozytywnych ustaleń i pamiętam to dokładnie, powiedziałem. Zresztą dziennikarzowi też publikowała to ówczesna, troszkę inaczej była czytana niż dzisiaj odbierana gazeta wiadomo jaka, która no, wprost zacytowała, że moją wypowiedź, że to się skończy kompromitacją prokuratury. No więc Jerzy Jachowicz to wtedy robił ze mną ten wywiad i w tej gazecie wtedy pisał. No i to ta kompromitacja prokuratury rzeczywiście ma miejsce i ona... ja wiedziałem o tym, co mówię, dlatego, bo no akurat na tych sprawach, na zabójstwach się znałem, wiedziałem, co mam robić, znałem swoją robotę. No i niestety nie było innego kierunku, nie było innego sposobu prowadzenia tej sprawy. I tak nawiążę teraz do 2002 roku. Proszę Państwa, co się okazuje, że już stanęliśmy na takim gruncie, że w tym pytaniu pana Lecha Kaczyńskiego jednak coś było, prawda? Więc trzeba było, ja już nie tak, że to pytanie nas motywowało, bo policjanci, którzy się tym zajmowali, ale szybko znaleźliśmy na to już odpowiedź wtedy w 2002 roku, że już nie brano pod uwagę tego, że to, co tam w Toruniu ustalono, to są rzeczy wiarygodne, że mamy w to wierzyć, że to jest prawda dana do wierzenia. Nie, już 91 rok to zakwestionował. I wtedy policjanci, którzy siedli nad tymi aktami, których też walczyłem o to, żeby mieć grupę całą policyjną, udało mi się tylko dwóch, ale znakomitych funkcjonariuszy, znakomitych fachowców z Lublina do tej sprawy dokooptować, którzy potem mieli bardzo różne trudności w tym, żeby się utrzymywać tam w ramach tej grupy i nie być odwołanymi. No ale to nie będę wybiegał w przyszłość. Wtedy panowie siedli i powiedzieli, jak to się dzieje, prawda? Po przeanalizowaniu tych akt toruńskich, oni ze swojego policyjnego punktu widzenia, że nie przesłuchano w 1984 roku żadnego świadka z tamy. Czy tam nie było ludzi, to był teren bezludny, tam nikogo nie było. No nie, no trzeba pojechać to teraz po tych latach po prostu sprawdzić. No to podstawowa rzecz, jak gdzieś się dokonuje jakieś zdarzenie, no to się idzie i się zbiera maksimum materiału dowodowego, tak z punktu widzenia dowodów rzeczowych, jak i tych dowodów osobowych, którymi są świadkowie, którymi są ludzie, którzy to wszystko, być może ktoś z nich widział, nie widział, no pojechali to ustalić. I oni popracowali sobie na ten tydzień na tamie pracy, im pozwolił, żeby przez ten tydzień no ustalić iluś tam świadków, którzy widzieli, że to zdarzenie, które miało mieć miejsce 19, wrzucanie pakunku jakiegoś z tamy do Wisły, miało miejsce tydzień później. A więc nie 19, przepraszam, nie cały tydzień, 6 dni później, nie 19 października, tylko 25 października. Oni się zarzekali, że tak też było. I to odebrano zeznania od tych ludzi. Oni 19 też tam byli. Tam nikt nie wiedział, żeby takie wydarzenia były 19. A to byli rybacy, którzy byli zatrudnieni w takiej
takiej spółdzielni rybackiej, tej prywatnych nie było. Spółdzielnia była CERTA, tak zwana się nazywała, to spółdzielnia rybacka. No i tam łowili ryby. A jesień to jest, tak jak nam tłumaczono, to jest taka pora, kiedy ta ryba pod tamę podchodzi bardzo. No i wtedy można było tam sobie kłusować trochę. No i oni, ten proceder, zresztą nie tylko oni, bo tam byli inni, którzy to sobie tak dosyć łatwo te rybki mieli ułatwione zadanie w wyłapywaniu tych rybek. No i oni to wszystko widzieli. Teraz dla mnie rzeczą oczywistą było to, że ja muszę to wszystko uwiarygodnić. A więc mi jeden człowiek mówi, drugi, trzeci, czwarty, ale ja teraz muszę sobie pojechać w teren i sprawdzić, czy to jest możliwe. No i przeprowadzono wizję lokalną w 2003 roku, październik, tak żeby to był mniej więcej ta sama pora, kiedy zdarzenie miało miejsce. I z takim jednym świadkiem, bo taki inny, który nam bardzo ważne rzeczy mówił, już zdążył do tego czasu umrzeć na skutek jakiegoś upojenia alkoholowego nadmiernego, to takie typowe zgony, prawda, były, że się zapił, czy tam wstrzyknięto jakiś, stwierdzono alkohol metylowy we krwi, o taki jakiś, tutaj akurat tak nie było, tutaj miały to być jakieś kwestie natury takiej alkoholowej, że on stracił życie, i, no ale no ja wiedziałem o przeróżnych zgonach takich tego typu, więc tutaj nie prowadzono żadnego postępowania. Fakt faktem, człowiek już nie żył. No ale ten, który to żył, który to zdążył do tego czasu dożyć, zresztą żyje do tej pory, on składał zeznania w trakcie tej wizji lokalnej i myśmy dokładnie po zeznaniach złożonych przez tego pana, który już nie żył, na podstawie tego protokołu ustalili miejsce, z którego on to zdarzenie wrzucenia zwłok księdza do, mówię tutaj już nie pakunku, tylko wiadomo, że chodzi o zwłoki księdza, obserwował, czy to jest możliwe, żeby on z tej odległości mógł to widzieć. Więc stwierdzono, że tak, absolutnie, że bardzo dobra widoczność tego miejsca jest. Potem z tym panem, który to widział, sobie rybki łapał pod tamą i akurat w tym czasie, jak on te rybki łapał, to zwłoki księdza wrzucano, czy to też było możliwe. Owszem, podpłynęliśmy łódką z nim w to miejsce, on pokazał, które, potem pakunek zleciał z góry i wszystko potwierdzono. Krótko mówiąc, w sposób doświadczalny w wyniku wizji lokalnej eksperymentu śledczego na tamie we Włocławku potwierdzono wiarygodność zeznań tych świadków, którzy stwierdzili, że zwłoki księdza zostały wrzucone nie 19, ale 25 października do Wisły na Tamie we Włocławku. Ja w skrócie tylko powiem, że potwierdziłem to jeszcze z jednego punktu widzenia. Jako prokurator musiałem to zrobić. Z punktu widzenia sądowo-lekarskiego. No bo państwo wiedzą dobrze, że inaczej wyglądają zwłoki ludzkie, które leżą w wodzie od 19 października do 30 października, kiedy je faktycznie wydobyto. A inaczej prawdopodobnie wyglądałyby, rzucono 25 października, a więc 6 dni później, że ta różnica, że biegli z zakresu medycyny sądowej, że powinni stwierdzić, że wskazać konkretnie, czy to jest możliwe, czy nie, że został rzucony 25 z sądowo-lekarskiego punktu widzenia. No i oczywiście tutaj cały zebrałem trzech najlepszych wówczas w mojej ocenie, nie tylko mojej, fachowców z zakresu medycyny sądowej w kraju, no którzy dla mnie było najważniejsze, stwierdzili to, co w ich opinii najbardziej mi było potrzebne do dalszego jakby konstruowania planu śledztwa w tej sprawie, to było stwierdzenie, że owszem tak, mógł być wrzucony również 25 października do Wisły. I nie mogę już mówić, co dalej było ze zwłokami księdza. Wiem, ale tego nie ujawniono nigdzie publicznie. Jest to wciąż materiał objęty tajemnicą śledztwa, które jest wciąż otwarte przez Instytut Pamięci Narodowej. Na tym muszę tu swoje opowiadanie jakby urwać, no bo te rzeczy akurat zostały podane do publicznej wiadomości. W książce Wojciecha Sumińskiego, Kto naprawdę go zabił w 2005 roku, wydanej, gdzie są również cytowane protokoły i między innymi ta opinia sądowo-lekarska, o której ja mówię.
No więc nie można zaprzeczyć zeznaniom tych świadków, tych ludzi. Nie można też zaprzeczyć zeznaniom funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, którego przesłuchałem w charakterze świadka, a który był przewodnikiem psa służbowego. To jest taka czynność procesowa, gdzie na miejscu zdarzeń, gdzie poszukujemy kogoś, to wszyscy wiemy, no jest wykorzystywany ten węch zwierzęcia po to, żeby wskazać, dotrzeć do tego miejsca, które może naprowadzić na ślad, które do odnalezienia tej osoby. No i wtedy oczywiście taki pies służbowy się znalazł, to był najlepszy pies taki do tych zadań, które milicja wtedy posiadała w tamtym rejonie. I na miejscu zdarzenia ten pies został, najpierw dano mu do nawęszenia miejsce, gdzie siedział ksiądz Jerzy obok kierowcy Waldemara Chrostowskiego. I od tego miejsca, żeby no, poprowadził, bo nawęszył to miejsce, bo wiadomo, że tam jako ostatni siedział ksiądz. I ten pies poprowadził 200 metrów dalej w kierunku Torunia i skręcił w prawo, taka droga, która prowadzi do Górska samego, bo to było na wysokości Górska, mówimy, że został uprowadzony w Górsku. I tam troszkę jeszcze po tym asfalcie doprowadził, na środku tego asfaltu się zatrzymał, siadł tutaj. Wziął przewodnik psa drugi raz, pieska, da mu znowu, to sama czynność powtórzona, pies dokładnie tak samo doprowadził. Zrobiono to po raz trzeci, nie ma żadnych, pies tak samo, nie ma żadnych wątpliwości z punktu widzenia kryminalistycznego i analizy tego dowodu, że ksiądz został wyprowadzony z tego samochodu i doprowadzony do tego miejsca, które wskazał pies i jak mówił policjant, ten milicjant, którego ówczesny, którego ja przesłuchiwałem, że interpretował jako fachowiec od tych rzeczy, że tu musiał, tu nie ma siły, tu musiał z tego miejsca na asfalcie wsiąść do drugiego samochodu, no bo się nie rozpłynął, nie uleciał w powietrze, musiał gdzieś wsiąść do, że to była taka interpretacja. Więc w aktach sprawy toruńskiej mieliśmy tylko notatkę urzędową z tej czynności, notatkę urzędową tego milicjanta, że pies został użyty, doprowadził, poszedł, no ale przynajmniej było napisane, ktoś tą notatkę zostawił, która nas na ten ślad doprowadziła. Świadomie, nieświadomie, ale ona w tych aktach była. Więc ja pytam dalej, no proszę pana, ale sporządził pan dokumentację, pisał pan dokładne sprawozdanie z przebiegu tej czynności z tym psem? No tak, pisał. A co się z tym stało? No to mówię, to złożyłem, mówi, wiedziałem o co chodzi, zrobiłem jak najlepiej mogłem to, żeby to było udokumentowane jak najlepiej. I to zniknęło, tego nie ma, tego w aktach toruńskich nie ma, tego do tej pory nie ma. No ale ktoś, przynajmniej jestem wdzięczny za to, że zostawił mi ten papierek w aktach, który pozwolił na to, żeby do tego policjanta dotrzeć i żeby go na te okoliczności przesłuchać. Mieliśmy jeszcze jedną sprawę, już absolutnie kluczową i to ten dowód został rozpoczęty w roku 91. I został jeszcze sfinalizowany, jakby uzupełniony, dodatkowo wzbogacony w roku 2004. Więc w 91 roku, przeglądając te akta śledztwa, znaczy z Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, zwrócono uwagę na taki oto szczegół, że w materiale poglądowym, czyli to jest, inaczej tak się określa, procesowo materiał fotograficzny, zdjęcia zamieszczone, odpowiednio ujęte w odpowiedni taki ramy takiego protokołu, jest marynarka pana Waldemara Chrostowskiego sfotografowana. Ze śledztwa wiedzieliśmy, zresztą z ustaleń procesu toruńskiego, wówczas złożonych wyjaśnień przez oskarżonych Pękale i Piotrowskiego, wiedzieliśmy, że pan Waldemar Chrostkowski, wykonując ten swój słynny, rzekomy skok z samochodu, został złapany z tyłu przez Piotrowskiego za marynarkę i w wyniku tego złapania, ponieważ pęd był tak duży, on mu wyrwał kawałek poły tej marynarki. No, została w rękach ta poła tej marynarki, no a pan Waldemar Chrostkowski sobie wyskoczył.
Otóż proszę Państwa, tak źródłowo materiał w zeznaniach świadka. No ale jeżeli spojrzymy na zdjęcie, to wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że wyrwać jakąś połę marynarki, to raz, że to musi być rzeczywiście potężna siła zadziałać, a po drugie, no to musi, to jakieś cięcie nieregularne, prawda, że to nie przetnie w sposób taki... Tak, nożyczkami. Tak. Prostokąt taki, tak jak nożyczkami. No więc stwierdzamy, no i pochylamy się nad tym, no to niemożliwe. A sprawa ma absolutnie kluczowy charakter, no bo od skoku Chrostowskiego miało się wszystko zacząć. Władze się miały o tym dowiedzieć, cały aparat miał zostać uruchomiony od tego momentu. No a my tu kwestionujemy, że, no bo jeżeli nie tak urwano, no to jak urwano? Marynarka na szczęście była w magazynie dowodów rzeczowych w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu, już na drugi dzień była w naszych rękach i pojechała sobie na południe Polski do Bielska-Białej, gdzie pan profesor światowej sławy naukowiec, pan profesor chyba Tadeusz, może mogę imię mylić, Włochowicz, wydał szybko ekspertyzę kryminalistyczną tej marynarki. To jest profesor z zakresu materiałoznawstwa światowej sławy, można z nim o nim przeczytać. On już nie żyje, w 2015 roku umarł. No wtedy nam tą opinię wydał taką, że ten ubytek w tej pole marynarki Waldemara Chrostowskiego mógł powstać tylko i wyłącznie w taki sposób, że został przecięty, że został wycięty ostrym, ostrokończystym narzędziem, takim jak żyletka, bardzo ostry scyzoryk. I ta opinia absolutnie wykluczała ten podstawowy, jakby ten podstawowy dowód, na którym tworzono całą wersję toruńską. Chrostowski nie mógł w taki sposób wyskoczyć z samochodu, jak mówił. Dodatkowo miała to być prędkość ponad 100 km na godzinę. Wyskoczenie przy takiej prędkości, ktoś tam z dziennikarzy robił eksperyment, jakaś redakcja zapłaciła kaskaderowi, no wyskoczył i ciężko się poturbował z połamanymi żebrami, jakaś stopa wywichnięta, złamana. No. A pan Waldemar się miał tylko przy tej prędkości otrzeć. Lekko sobie miał zedrzeć tam ubranie. Więc te kwestie zostały wykluczone. I nie budzi żadnej wątpliwości, może tu ten akurat, żeby Państwa przekonać, że ksiądz nie został wrzucony 19, tylko został wrzucony 25. Powiem jeszcze tylko na zakończenie akurat tego wątku, że 26 października, a więc dzień później, wyłowiono z Wisły na tamie we Włocławku zwłoki mężczyzny. Były to zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki, no ale oczywiście komunikat, jaki poszedł, informacja, jaka poszła do prokuratora wojewódzkiego w Toruniu, Merkela, Jęczmyka, przepraszam, była taka, że wydobyto zwłoki mężczyzny na tamie we Włocławku i żeby natychmiast jechał prokurator. No więc on wysłał prokuratora, właśnie prokuratora Merkela, po to, żeby, no pojechał, no normalna rzecz, wydobywane są zwłoki, więc tak, więc sprawa poważna, wysyła prokuratora. Prokurator jedzie, przyjeżdża, zwłok nie ma. No i pyta się, co tu, nie dostaje żadnej jednoznacznej odpowiedzi, oczywiście ekipy milicyjne są płetwonurkowie, no ale zwłok nie ma, no więc... Tu jeszcze zrobiono taki unik. Ja wiem, co z tymi zwłokami było dalej, ale tutaj też muszę, nie mogę po prostu, Państwo muszą mi wybaczyć, że ja może za jakiś czas będę mógł już o tym wszystkim otwarcie mówić, jakie były dalsze nasze ustalenia w śledztwie, ale w tym momencie tutaj też muszę na tym momencie poprzestać. Teraz proszę Państwa, jeżeli my tak na to wszystko patrzymy i wiemy już, jak to się stało, to możemy zapytać, po co, dlaczego zrobiono taką mistyfikację, że zrobiono trzech panów, że oni to dokonali 19, że pan Waldemar Chrostowski wyskoczył, zawiadomił, podczas kiedy takie wydarzenia w ogóle nie miały miejsca. Oni sobie to wszystko zrobili, całą mistyfikację. Po co, komu, dlaczego to było potrzebne? No to się nasuwa od razu takie proste pytanie.
I tu od razu docieramy. Każda zbrodnia zabójstwa, ona ma już, tak jak ja mówię, około 50% z górki jest rozwiązana w takich najbardziej skomplikowanych sprawach, kiedy nie wiadomo, o co chodzi od samego początku. Ale ja mogę powiedzieć, że mamy już 50%, jeżeli my sobie powiemy dlaczego. Powiemy na pytanie o motyw. 7 takich pytań kryminalistyki, ale to jedno takie w tym momencie, dlaczego został zabity. Więc komu, o co tutaj w tym wszystkim chodziło? Więc Sąd Wojewódzki w Toruniu stanął na takiej wersji oficjalnej, która obowiązuje do dzisiaj, którą każdy słyszy, nawet dzisiaj panowie ministrowie, po niektórzy to powtarzają, że te wydarzenia miały faktycznie, że Sąd Wojewódzki tutaj w Toruniu ustalił, że mianowicie była grupa, prowadzono, ksiądz Jerzy miał swoje kazania, które były interpretowane jako wystąpienia antyreligijne, jako działalność polityczna, jako wymierzona przeciwko władzom PRL. I natomiast no, był ten departament czwarty, był kapitan Piotrowski, miał swoich podległych, którzy byli do tego przeznaczeni służbowo, żeby taką działalność no, eliminować, likwidować, zwalczać. No i im to wszystko się nie udawało. No to w końcu panowie się bardzo zasmucili, sfrustrowali i w wyniku tej frustracji powiedzieli, że oni sobie z nim po prostu no, po prostu zlikwidują cały ten problem, dopuszczali, tak jak Pietruszka mówił, że potraktować na granicy zawału, to był taki język służb bezpieczeństwa, nie zabić, ale potraktować na granicy zawału, tego typu synonimy. I to mieli zrobić ci panowie, tak to nam dzisiaj podano, no, i to do dzisiaj to oficjalnie ma to wszystko obowiązywać. Tymczasem sytuacja jest o wiele bardziej złożona i nie można na nią patrzeć tylko od strony samych wykonawców i ich zamiaru. Ta sprawa ma o wiele szerszy kontekst natury czysto politycznej. Ksiądz Jerzy im się dawał we znaki i oni ten problem musieli rozwiązać. Tylko że najłatwiej jest zabić, najłatwiej jest wyeliminować, a mając kogoś takiego jak ksiądz Jerzy, można było z ich punktu widzenia wykorzystać jego osobę, jego przede wszystkim no, znaczenie już wtedy politycznie, jak on odgrywał, do tego, żeby on przeszedł na stronę służb. I ksiądz był bardzo nagabywany do tego, żeby pojechał do Rzymu. Mało tego, hutnicy z takim przywództwem swoim, bo zawsze mówimy hutnicy, a to zawsze jest taka grupa paru, trzech, czterech, dwóch nawet, którzy jakby coś tworzą, a potem wszyscy inni, no tak, 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 tak. No i oni bardzo, tych dwóch, czy tam nawet jeden, którego mam w tej chwili na myśli, oszczędzę go w tym momencie z personaliów, bardzo zabiegał u prymasa Polski o to, żeby ksiądz został wysłany na studia do Rzymu. To była dłuższa melodia i oni i cały departament czwarty też to czyni od pewnego czasu, żeby spowodować, żeby prymas wysłał księdza do Rzymu. Proszę Państwa, wyjazd księdza do Rzymu to oznaczałby to, i Jerzy to czuł chyba, że będzie, no, będą próby werbunkowe i prędzej czy później on zostanie tam w taki sposób no, przymuszony do współpracy w jakiś sposób z nimi, trudno jest, ale taki był zamysł. Ksiądz Jerzy bardzo się przed tym bronił. Są zeznania ludzi, których on wtedy przychodził, mówił. Pani doktor Janiszewska, jego osobista lekarz, jej mąż. Miałem okazję jej męża szczegółowo przysłuchać na tamte też okoliczności. Więc Jerzy to bardzo przeżywał. On do tego Rzymu nie chciał jechać. Chciał zostać ze swoimi. Jego miejsce jest tutaj. Cały czas prymasowi o tym mówił. Przekonywał go. I ksiądz prymas był nieugięty. I no, kiedyś, jak przesłuchiwałem księdza, wtedy był kanclerzem u prymasa, był w jego kancelarii takim, że decydował o wszystkim, kto wchodzi, kto wychodzi u księdza prymasa. Ksiądz Infuat, chyba on, Jan Król, nieżyjący w katastrofie smoleńskiej. Więc on mi mówił, jak ja siedziałem tam u niego, że panie prokuratorze, tu gdzie pan siedział ksiądz Jerzy po wyjściu od prymasa, płakał, mówił.
płakał, ale on mówi, że on nie pojedzie do tego Rzymu. No i ksiądz prymas dał się przemóc i w tego tragicznego tygodnia we wtorek, uprowadzenie było w piątek, we wtorek ksiądz Jerzy wyszedł rozpromieniony, że wreszcie ksiądz Jerzy, że wreszcie ksiądz prymas zgodził się na to, żeby mógł zostać w kraju. Więc dalej mamy taką oto sytuację, ekipa, która wówczas kierowała Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, została dodatkowo zmobilizowana. Mówiłem już o tych sygnałach z Moskwy, że ta sprawa ma zostać rozwiązana, że z księdzem należy podjąć określone w stosunku działania w stosunku do księdza. I powiem tak, cóż tu się jeszcze takiego ciekawego dzieje? Mianowicie, wracając jeszcze do samego momentu uprowadzenia, państwo pamiętają, to było tak szeroko komentowane, znalezienie orzełka, czapki milicyjnej, prawda? Zeznania świadka Chrostowskiego, że zatrzymywał milicjant samochód, to ukazał się Chmielewski, że to wszystko miało mieć takie miejsce, takie, słowem milicja. I to rzucono jakby zaraz po uprowadzeniu. Państwo, którzy pamiętają, to wiedzą o tym. To było tak, że poszedł komunikat. No milicja uprowadziła, bo milicjant znaleziono, proszę bardzo, orzełek. Znaleziono, tam milicjant machał, żeby się zatrzymał. Sprawców nie ma, no ale milicja. No i to spowodowało w organach milicji obywatelskiej puszczenie takiej wiadomości przez Służbę Bezpieczeństwa do opinii publicznej, spowodowało bunt w organach MO w całym kraju. Sprawa zaczynała być poważna, bo oni nie żartowali. Oni nawet tak wewnętrznie do swojego dowódcy, komendanta głównego MO generała Józefa Bejma wprost zagrozili, że no będzie bunt, jeżeli tego się nie odwoła. No i wtedy przedstawiciel komendanta głównego spotkał się z wiceministrem spraw wewnętrznych Ciastoniem i zagroził, powiedział, że to nie są żarty, żeby oni coś z tym zrobili, bo jeżeli będą utrzymywać wersję, że to zrobiła milicja, no to wtedy my ujawnimy, jak było naprawdę, wprost. I cóż mamy? Następne już bardzo szybko podjęto kroki w stosunku do Piotrowskiego, Pękali i Chmielewskiego i w świat poszła informacja, że funkcjonariusze Departamentu IV uprowadzeni zostali i całe to odium z Milicji Obywatelskiej zostało zdjęte. Ale też można zapytać, no po co ten cały cyrk, po co to podrzucono, po co ten orzełek, po co ta mistyfikacja jeszcze z tymi kajdankami, że one się nagle Chrostowskiemu, bo on miał założone, on wyskakuje, okazuje się, że to jakiś tam odpiłowany coś jest, to się wszystko otwiera. Po co to komu potrzebne? A to już, proszę państwa, wynika z takiej dalszej kwestii, takiej dalszej sprawy, do której chciałbym przejść, mianowicie do pierwszej wersji, którą miano podać do wiadomości publicznej Polaków i całego świata, że ksiądz Jerzy został uprowadzony przez członków organizacji kontrrewolucyjnej, o której pisały Izwiestia wcześniej, współpracującej. To byli członkowie no, takich terrorystycznych grup Solidarności, z ich współpracy z duchowieństwem. I miał być tu w to wciągnięty również to całą grę ksiądz Jerzy Popiełuszko. Piotrowski miał z nim rozmawiać, Piotrowski miał nawet w kościele składać przysięgę na to, że będzie wierny tym działaniom. Miałby to być działanie bardzo zakonspirowane. A skąd my o tym wiemy, proszę państwa? Ano wiemy to stąd, że
Dowody znowu znalazły się w sprawach, w aktach sprawy toruńskiej, przy czym ani sąd, ani prokurator, ani nikt nigdy do tych materiałów nawet, nie, no nie wiem, no śmiem twierdzić, jeżeli zerknął, to nie wyciągnął żadnych wniosków z tego. A tam były zeznania takiego Zaleskiego z Białegostoku, jak dobrze pamiętam, bo to ja mówię z pamięci w tej chwili mówię, a on miał się kontaktować z księdzem Lewkowiczem takim i od księdza Lewkowicza miał o tej organizacji i o działaniach w stosunku do księdza Popiełuszki, od niego miał się dowiedzieć, te zeznania złożył. I oto mamy taką tworzoną wersję, mamy taki wątek, że ksiądz Jerzy zostaje uprowadzony przez członków jakiejś organizacji kontrrewolucyjnej, duchownych i świeckich. No i przywódcą jest ksiądz Jerzy. No Izwestia wyraźnie pisało, że przywódca niebezpieczny ksiądz Jerzy Popiełuszki. I tutaj miało się to tak wszystko odbywać. No a żeby to uwiarygodnić, no bo to ci oni tak ci się przebrali za milicjantów, prawda? No i a że nie mieli większego wtajemniczenia, to i Mozełek odpadł, to znowu, prawda, kajdanki się otworzyły. To no, tak to wszystko była tego typu mistyfikacja po to, żeby ukierunkować na tą wersję. A ta wersja miała spowodować, powiem jeszcze, żeby państwu to udokumentować jeszcze lepiej, to powiem, że dokładnie taki przebieg wydarzeń został zapisany w oficjalnych dokumentach śledztwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu na początku, zaraz po uprowadzeniu, gdzie ksiądz miał zostać uprowadzony przez członków takiej to właśnie organizacji. I te działania z tym orzełkiem, z tym wszystkim miały uprawdopodabniać, miały uwiarygadniać to, że to robili jacyś tam partacze, którzy się przylepili sobie orzełka, prawda, kajdanki gdzieś na targu kupili i o tego typu historie. Więc wydawałoby się, że no mamy taki, tylko teraz znowu, to jest znowu pytanie, po co to wszystko? W jakim to celu? Ano proszę państwa, w takim celu, żeby zrobić stan wojenny bis. Zrzucić odpowiedzialność za uprowadzenie księdza na Solidarność, na duchownych i świeckich, współpracujących tej organizacji i wyprowadzić znowu czołgi na ulicę, bo się cała retoryka stanu wojennego nie powiodła, nie przyniósł żadnych korzyści, jakie władze się spodziewały. Musieli wypuszczać działaczy Solidarności, ostatnia amnestia w sierpniu była, 1984 roku, bo sytuacja na Zachodzie coraz bardziej się komplikowała. Oni tracili po prostu grunt pod nogami, bo nie dało się spacyfikować społeczeństwa, więc trzeba było jeszcze raz z tym się załatwić. No i tak te władze nasze sobie odczytały te polecenia z Moskwy, żeby to tak w tym kierunku iść i oni w tym kierunku szli. I teraz co się stało, że nagle z tego zrezygnowano? No tutaj przy tej wersji oczywiście Piotrowski, Chmielewski i Pękala zostaliby nieznanymi. Nikt by do nich nie sięgał, nikt by nie trafił, bo to by byli jacyś poszukiwani członkowie jakiejś organizacji, prawda, kontrrewolucyjnej, a ksiądz Jerzy, być może tak oni sobie to wpisywali, byłby już po ich stronie i oni mogliby z jego udziałem, jako nadal ukrywającym się, czy coś już, różne mistyfikacje, różne legendy sobie dla społeczeństwa tworzyć. To jest oczywiście w ramach bardzo prawdopodobnej, uprawdopodobnionej wersji, ja o tym wszystkim mówię, bo inaczej w sumie trudno sobie wyobrazić, kierując się prawami logiki, jak te wszystkie związki tych faktów, tych okoliczności mogły przebiegać. Zwłaszcza, że no mamy tu z 27 października wypowiedź generała Kiszczaka przy okazji jakiegoś zebrania partyjnego ogólnokrajowego, że ten kurs będzie bardzo ostry, że oni tutaj będą wprowadzać nadal te restrykcje. Słowem, wszystko idzie na to, żeby ta wersja tego rozprawienia się, tego stanu wojennego bis była wprowadzona w życie. No ale następuje ta jakby zmiana tego frontu. A ona się jakby zaczyna z tym, że w jakiś czas już po zatrzymaniu tych trzech panów skazanych potem w procesie toruńskim w dniu 2 listopada
zostaje jako oficjalny, przypasowany do tej już nowej wersji, że uprowadzili właśnie tamci, zostaje przypisany pan Adam Pietruszka, który słyszy od generała Kiszczaka, który zresztą tu w tym wszystkim był, że generale Pietruszka trzeba dać się zamknąć. Ale towarzyszu generale, ja nie jestem generałem, ja jestem pułkownikiem. A no to będziecie niedługo, ja wiem co ja mówię, niedługo będziecie generałem, tylko trzeba dać się zamknąć. I tu zaczęto wprowadzać w życie to wersję trójstwa. Tak, tę wersję, którą mamy, znalazł się pan Chrostowski, już to wszystko, to było przygotowywano w tym kierunku. I idąc dalej datami, mamy 27 listopada, jest wystąpienie premiera Mieczysława Rakowskiego na plenum KCPZPR. Jak dobrze pamiętam na plenum, jeżeli tam jakiś inny była okazja, ale na tym centralnym forum. I on rzuca taką tezę, że myśmy już doświadczyli sporo, więc trzeba spróbować jakby z innej strony podejść do tej sprawy, do sprawy rozliczeń z Solidarnością, do tego ruchu Solidarność, że powinniśmy zacząć rozmawiać, że powinien zostać przyjęty jakiś kurs dialogu. To mamy wciąż na zwłokach księdza Popiełuszki robione. I że trzeba w tym kierunku jakby działania prowadzić. Ja potem miałem okazję przysłuchiwać generała Kiszczaka dwukrotnie, długo bardzo, potem on był przez funkcjonariuszy UOP przesłuchiwany. Miałem okazję dwukrotnie przesłuchiwać generała Wojciecha Jaruzelskiego, całe dwa dni poświęcone jemu na przesłuchanie, tak twarz w twarz. Więc co do pewnych rzeczy takich, o których usłyszałem o nich, tak poza protokołem, których też, no, może to w książce napiszę, w trzecim tomie Ścieżek Grozy, które aktualnie pisze drugi tom, pierwszy jest dostępny. Akurat do tego wszystkiego nawiążę, ale to już muszę na spokojnie. No zdecydowanie wynikało, że tak rzeczywiście w tym kierunku zaczęli iść. Tylko ja się pytam, dlaczego to akurat w tym momencie się dzieje, kiedy mamy tą sprawę księdza, kiedy to wszystko jest tak nabrzmiałe, takie bardzo jeszcze rozpalone do czerwoności. Przyznam, że no podejrzewam, że jakiś musiał być zdecydowany sygnał w Moskwie, jako że my wiemy, iż już Andropow miał przewidziany plan, opracowany, trzymał w swoich szufladach, w swoim biurku, plan pierestrojki. To nie był wymysł Gorbaczowa wcale, tylko to był już plan tak. I Czernienko to jakby przetrzymał w szufladzie, natomiast wrócił do tego już zdecydowanie bardzo Gorbaczow. Więc mamy taką sytuację, że tak sądzę, że ten sygnał, że nie ma teraz wyprowadzania czołgów, nie ma takiego, bo już to doświadczyliśmy, to nas za dużo kosztuje, a załatwić się trzeba w inny sposób. Oczywiście zrobić to, służby mają to przeprowadzić w taki sposób, żeby nic z tego nie stracić. To znaczy, żeby się w pewnych formach jakby zapewnić sobie kontynuację i władztwa nad majątkiem, i nad ludźmi, i nad polityką, tylko że w innej formie. Taka miała być ta pierestrojka. Taka miała być ta pierestrojka. I mamy teraz ten przypadek, że proszę Państwa, akurat ci, którzy szykowali w sprawie księdza Popiełuszki tę wersję, która miała doprowadzić do wyprowadzenia czołgów i stanu wojennego, BIS tak zwanego, czyli tej organizacji, prawda, kontrrewolucyjnej, duchownych i świeckich pod przywództwem księdza Jerzego Popiełuszki, to było dwóch takich panów, oficerów z biura śledczego MSW, panowie Trafalski i Piątek. I tych dwóch oficerów, oni przesłuchiwali Zaleskiego, potem przesłuchiwali księdza Lewkowicza, tworzyli ten wątek, prawda, tej organizacji. I oni byli, no te materiały były już niepotrzebne. Ja swoją drogą, nie wiem, ktoś mi to zrobił prezent wtedy z tamtej ekipy chyba prokuratorów, że włożyli to do akt toruńskich i nikt z tych główkujących ludzi nie wpadł na to, że to może prowadzić tutaj potem prokuratora na ślad tej ogromnej prowokacji politycznej, jaką szykowano wobec społeczeństwa. Nie wobec władzy, tylko właśnie wobec społeczeństwa.
I no i w tym momencie cóż się dzieje? Mówiłem o 27 listopada, że Rakowski mówi, musimy rozmawiać, inaczej to wszystko należy poukładać, poustawiać. Natomiast panowie, którzy tworzyli tę wersję, która miała prowadzić do stanu wojennego bis, ginął 30 listopada w wypadku samochodowym pod Białobrzegami. Wracali z południa, wieźli jakieś akta, jakiś spychacz, taki jak pamiętam na zdjęciach, bo miałem te akta, taki pług chyba śnieżny, jak dobrze pamiętam, przyczepiony do takiej, po prostu zmiot ich na miazgę. Oni na miejscu giną, podobnie ich kierowca. Ta sprawa była w orbicie zainteresowań, prowadziliśmy czynności w IPN-ie, przesłuchiwaliśmy świadków. Sprawa jakby miała swój taki kontekst dalszy, rozwojowy. Wyrzucono mnie po raz drugi, no i niestety już nikt do tego nie nawiązywał, nie wracał. Bardzo wątpliwy wypadek, czyli te metody, które Służba Bezpieczeństwa stosowała i w ogóle służby komunistyczne, że pozbywały się swoich przeciwników, osób sobie niewygodnych, a do takich niewątpliwie należeli ci, którzy tworzyli wątek dla władzy, bardzo w tym momencie już, jak mamy rozmawiać, niewygodny. No. Więc tutaj prawdopodobnie z tego powodu zapłacili za to życiem. Niemniej zbieg tych wszystkich faktów, tych wydarzeń jest jednoznaczny. No i teraz idzie ta opcja, mamy rozmawiać. No i zaczęto rozmawiać. Rozmawiano z Kuroniem, to podobno łatwo dosyć szło z Kuroniem rozmowę, jak mi o tym potem opowiadano, że no wystarczyło przynieść termos i pan się od razu z gorącą kawą i pan nabierał od razu, prawda, animuszu i dyskusje były mocne. On im dużo mówił, był chętny do tego dialogu, do tej współpracy. Zauważmy, że sięga się nie po działaczy niepodległościowych, tylko sięga się po byłych komunistów, po marksistów, po swoich. Potem przyszedł z różnych powodów, tam gdzieś po drodze się zagubili. Sięga się oczywiście do Michnika, który był, z tego to trzeba mu oddać w tym momencie, że z tego co wiem, to bardzo trudne były z nim rozmowy na początku, że z Michnikiem było bardzo trudno im nawiązać taki kontakt, jak nawiązali z Kuroniem. I niewykluczone, że tam właśnie dodatkowe jakieś argumenty musiały posłużyć, żeby on się otworzył. I tak mamy oto lata 80. i to wszystko prowadzi do tego czasu, kiedy mamy okrągły stół i wiadomo, że jest to tylko taka fasada, która została społeczeństwu poddana, że cały taki teatr znowu w postaci tego okrągłego stołu. Natomiast wszystko, co istotne, to się działo w Magdalence i tam te wszystkie ustalenia zapadały, co dalej, jak to wszystko rozłożono. Ale tutaj to bym już proponował, żeby państwo na temat okrągłego stołu i jak to faktycznie przebiegało te obrady tak zwane i to, co było po okrągłym stole, żeby o tym opowiedział pan doktor Leszek Pietrzak, jako że posiada tutaj bardzo dobrą wiedzę. Natomiast ja starałem się w skrócie powiedzieć, dlaczego... W skrócie, no dużym skrócie, bo to tylko są urwane pewne informacje. Dlaczego to był mord założycielski III RP, ksiądz Jerzy? Zabójstwo księdza Jerzego. Dziękuję bardzo. Brawo. Ja tylko mam takie pytanie. Przepraszam, bo to z tego wynika, że jak to się wszystko zaczęło, to ksiądz Jerzy jeszcze żył. Jak właśnie, jak tutaj pan mówił, że to stało się, że dopiero jego zwłoki przyszedł później, czyli żył jeszcze. Ksiądz Jerzy, mamy informacje jeszcze o tym, które pozwalają stawiać wniosek jednoznaczny, że on żył, jeszcze 23 października, a może nawet 24. Dlatego, bo wtedy... Czyli 5 dni jeszcze żył po tym, co... No tu możemy powiedzieć z takim wnioskowaniem, że tak, dlatego, bo ubrani w mundury funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, panowie, przypuszczam, że to byli SB-cy, którzy tam się nim zajmowali, ale oni się łatwo przybierali w różne mundury,
A być może to byli zatrudnieni ku temu specjalnie milicjanci, bo to była taka grupa aprowizacyjna też, która miała tam do miejsca, gdzie ksiądz miał się znajdować, ale to są tylko hipotezy, dostarczać prowiant. Ale fakty są niezbite takie, że zarówno do jednej pani doktor Jarmużyńskiej, Januszewskiej i potem do jeszcze jednej pani doktor, tej nazwiska nie pamiętam, która leczyła księdza, przychodzili z prośbą o to, żeby pani doktor dała wykaz leków, które ksiądz używa, żeby zaordynować. No więc ona powiedziała, że ona bardzo chętnie sama to księdzu poda, bo le... No to nie, to nie. No więc podała im jakie leki, no to po co im to było potrzebne? Są inne rzeczy, które no wykluczają absolutnie, to już powiedziałam tylko w pewnym skrócie. To ksiądz Jerzy oczywiście, my nie wiemy, my trudno możemy się tylko domyślać. Też pytano mnie kiedyś, jakie jest miejsce jego, gdzie go doprowadzono, bo zdecydowanie został tego 19 października w któreś miejsce przyprowadzony. Powiem tylko, że bardzo dużo czasu poświęcili Chmielewski i Pękala na przygotowanie bunkra w Toruniu. Całe dwa dni pracowali z kamieniami, obkładali specjalne miejsce. Potem jeszcze przed samym wyjazdem, przed 19 października, jakby lustrował to Piotrowski, żeby sprawdzić, jak to jest przygotowane. Więc oni jechali nie po to, żeby księdza wrzucić do Wisły, tylko żeby go przywieźć w to określone miejsce. Czy akurat do Kazunia, no to wszystko na to wskazuje, ale proszę państwa, sztuka prowadzenia śledztwa, dochodzenia do prawdy nie polega na tym, że się mówi o samych jakichś faktach, czy się ustaliło to, tamto. To trzeba te związki między faktami wskazywać. Bardzo ważne jest stawianie pytań. Więc na te pytania, które już tutaj dużo postawiłem, również pytania, gdzie księdza doprowadzono, dlaczego oni szykowali to miejsce, chociażby takie proste pytanie, opierające się na samych ustaleniach. Dalej do tej pory nikt tam nie udzielił odpowiedzi. A wtedy, kiedy ja chciałem to zrobić śledztwo, to mi po prostu nie dano. Mocą przymusu państwowego, przepisów obowiązujących ustawy o prokuraturze, regulaminów prokuratorskich, po prostu mnie z tej sprawy zabrano mi prowadzenie tego śledztwa. I tu możemy robić zamach na rząd, możemy robić, znamy zamachy na rządy, na prezydentów, na innych. Natomiast nie mówi się już o zamachach na prokuratorów, bo oni mają troszkę jakby inne usytuowanie. A przecież to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest prawda. Nigdy nie będzie żadnego śledztwa, nigdy nie będzie sprawiedliwości, jeżeli nie będzie najpierw prawdy. I każdy stan faktyczny musi być, jeżeli się ustala do publicznej wiadomości, to on musi być zgodny z prawdą, z faktami. A żeby to ustalić, no to trzeba się czasami bardzo, bardzo natrudzić. I czasami te właśnie fakty odpowiadające prawdzie są niewygodne. Ludzie go nie chcą, ci, którzy decydują, którzy rządzą. Ja miałem różne propozycje, nie będę o tym pisał, żebym tylko przestał gadać, no, żebym nie chodził do telewizji. Pana trochę, czy straszono? No tutaj muszę powiedzieć, że nie wywierano takiej presji, takiej, żeby mi ktoś groził jakimś, aczkolwiek Krzysztof Konkoleski w książce Ksiądz Jerzy w rękach oprawców, potem powtórzone to w drugim jego w 2010 roku, to się zastanawiał gościu, dlaczego ja jeszcze żyję. No, zadaję pytanie, dlaczego prokurator Witkowski jeszcze żyje. Więc ja muszę tak przeczytać takie coś, no to taki niespecjalnie sympatyczne, no ale on jako Konkoleski, jako ten śledczy dziennikarz, pisarz, on takie pytanie z jego oceny zasadne postawił. A jak książka Sumlińskiego, jak pani ocenia Sumlińskiego tę książkę? Wojtka Sumlińskiego książka Kto naprawdę go zabił, to naprawdę tak. Polecam. Bo to jest książka, która oddaje rzeczywistość. Wtedy, w tamtym momencie, w 2005 roku, to co on mógł napisać, do czego miał dostęp, to wszystko przytoczył, dokumenty z tych wszystkich jego książek, jeżeli chodzi o sprawy księdza Popiełuszki, o których on pisze, to jest ta, którą ja polecam. Te inne to już one są jego takie autorskie różne dodatki, także... Jeszcze mam takie pytanie, czy sądzi pan, że księdza Jerzego próbowano wtedy jeszcze w jakiś sposób przekabacić, wykorzystać go? W mojej ocenie zdecydowanie szła walka o to.
Czy oni sami jeszcze nie wiedzieli, czy go zabić, czy jeszcze... Więc jedno było pewne, że ksiądz Jerzy tego przeżyć, jako już ten sam ksiądz Jerzy, który wcześniej był, nie może. On mógł tam wyjść tylko jako ich współpracownik, żywy stamtąd. Więc ściągnęli to zapewne do momentu, kiedy... A to przecież bardzo on był chorowity, on musiał lekarstwa przyjmować, on mógł im po prostu w trakcie tych jego umrzeć po prostu. Więc to trzymanie człowieka w takich warunkach bez leków, a potem jeszcze jeżdżenie i jakie co on przyjmuje, żebyśmy mogli podać, no to musiało do tego doprowadzić, więc on im po prostu, no zresztą go torturowali nieźle, więc nie bili go dlatego, bo im się nie podobał. No, bili go po to, żeby cokolwiek wiedzieć. Tutaj jako ciekawostkę mogę podać, bo pan prokurator wspomniał nazwisko Leszka Pietrzaka, doktora Leszka Pietrzaka. I taka jest akurat, tak się składa, że ja już jestem umówiony z doktorem Pietrzakiem na spotkanie w Bychawie. Już rozmawiałem z nim, tylko wystarczy teraz, mamy ustalić termin. No i to byśmy mieli dalszy ciąg wykładu dzisiejszego pana. Na pewno o okrągłym stole on do tym tak, nie mniej ciekawie opowiada jak pan prokurator, bo akurat byłem na spotkaniu z nim. I jeżeli byliby chętni na spotkanie z doktorem Leszkiem Pietrzakiem, telefon do mnie każdy ma, możemy termin ustalić, możemy doktora zaprosić. Być może byśmy to związali z datą 4 czerwca i to by było ciekawe. A właśnie, to jest dobry pomysł, żeby to tak zrobić. Ja jeszcze dzisiaj do niego zadzwonię, spytam się, czy gdzieś by miał taki termin, nawet na tygodniu, nie wieczorkiem byśmy spotkali się w Domu Kultury, a nawet tutaj gdzieś tam na... Ale Chrostowski kierowca to... No właśnie. A czy on żyje, Chrostowski? Z ostatnich informacji, jakie mam, to jest w stanie takim już jakiejś śpiączki i gdzieś w Chicago podobno. Czy w Kanadzie? W każdym razie na drugiej półkuli. Po drugiej stronie oceanu. Ale nie wiem, to co informacje takie przekazywane z ust do ust. Ale z tej wiedzy, co pan miał, wtedy to był jednak podstawiony chyba facet, tak? Napisał o nim dużo Wojtek Sumliński. Nie jako prokuratora obowiązują ścisłe jakby fakty i nie chciałbym poza te fakty wychodzić. Zgromadzono tam kartę taką rejestracyjną, był taki dokument, że był to jakiś pseudonim Kaskader, coś takiego, prawda? Jakiś, czy tym podobny, ja mogę nie pamiętać, ale że tam miał tą taką swoją, no ten dokument. No poza tym on dostał ogromne odszkodowanie, wypłacono mu w wartości kilku dużych kwiatów pieniądze w tamtym czasie, to wiemy jakie... Znaczy, jak... szkody, co poniósł, tak? MSW mu, Kiszczak mu wypłacił to w sposób tajny, absolutnie było tak, że absolutnie nie robił tego wszystkiego za to wszystko, co poniósł, to nie było za darmo. I to możemy też, bardzo ja odsyłam od razu do książki Wojtka Sumlińskiego, kto naprawdę go zabił. Tak, to jest dostępne, to wciąż jest. Kto naprawdę go zabił, tam te wszystkie szczegóły są. I to można tam dobrze przeczytać o tym. A propos Piotrowskiego, przepraszam, bo się bardzo dobrze ma. Kiedyś się spotkałem w Bidzie, w tej karczmie Bida. Garbowa, tak? Z Lublinem, Bidra. No, na garbu się z jednym z ojców zajechaliśmy coś zjeść. No. I nagle patrzymy za nami. Dwie osoby, stoi Piotrowski. Był widoczny, bo dlatego, że wcześniej w Gazecie Polskiej na pierwszej stronie na okładce było jego zdjęcie. I od razu go poznałem. I tam siedzimy obok, stolik jemy. Mam jakieś piwo, coś jedzenie. Ja tak delikatnie mówię dyskretnie do tego mojego współbrata, mówię, to jest Piotrowski. Mam słuchaweczki na uszach i nagle zniknął. Wrócił to jedzenie, że został. Ja nic nie nauczyło do więzienia, to jest w kanale. No on jest wolny obywatel, więc... On chyba nazwisko zmienił. Żona zmieniła. On nie zmienił. Nie. Jako jedyny nie zmienił z tych trzech. Pękala zmienił. On się Nowak nazywał, teraz znowu chyba się inaczej nazywa. A na bardzo charakterystyczne nazwisko Chmielewski sobie przybrał. Orlicz. Tak.
Ale tam tata i Jomka nie przeszło mu, czy? A oczywiście, nie, to była dalsza rzecz, która eliminuje proces toruński, jako wszelkie zasady procesowe zostały złamane. Ja już nie będę tu zanudzał takimi prawniczymi kwestiami, ale ten człowiek był szprycowany, on jego po prostu szprycowano, są zeznania świadka na ten temat, jak jego w ogóle przysługiwano poza sądem, jeszcze w śledztwie jak go przysługiwano. To był cały sztab medyczny obok z anabolikami różnymi, które mu podawano, więc... Więc no ja mógłbym to... Ale też jak wyciągano jeszcze tam zwłoki księdza Popiełuszki, to Kiszczak był w tym czasie tam. Tak, był, Kiszczak przyjechał, tak. To są te szczegółowe zeznania, do których ja no niestety nie mam dostępu. Ale no czekamy, będą zapadną decyzje Instytutu Pamięci Narodowej, prokuratora IPN-u co do całego tego postępowania. Aczkolwiek powiem Państwu tak jeszcze może, że aktualnie to wygląda... W ten sposób, iż w październiku 2018 roku został wydany komunikat prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej prowadzącego to śledztwo, wciąż otwarte, z zaznaczeniem wyłącznie takim, że ono się toczy w kierunku sprawców kierowniczych, ale tych, którzy kierowali wykonaniem, a nie tych, którzy tam mieli być współsprawcami w uprowadzeniu i zabójstwie księdza. Ten wątek prokurator IPN uznał za zakończony prawomocnym wyrokiem niepodlegający już badaniu. No więc na gruncie procesu toruńskiego obecnie prokuratura jakby, nie wiem jak się ustosunkuje w postanowieniu o umorzeniu tego śledztwa w tej części, jak to będzie uzasadnione, na to czekam. I oczywiście... Pan się powiedziała wtedy, że aparat ścigania doścignął sam siebie. No to zaresztowali właśnie Piotrowskiego i tak dalej. Mhm. Natomiast oni zostali w tej chwili przez IPN oskarżeni o tą prowokację na Chłodnej, o podrzucenie księdzu tych materiałów, prawda, wybuchowych, tam ulotek, przeróżnych takich no, przedmiotów, które według wczesnego prawa były niedozwolone przechowywaniem. To wszystko podrzucili do jego, w cudzysłowie, garsoniery, o której Urban pisał. Zrobili przeszukanie, znaleźli, postawili zarzuty przed sąd. I toczyło się to postępowanie przed sądem i zostało umorzone na mocy amnestii za pół roku. No, także... Popiełuszkę powiedział, to już panowie przesadzili. No właśnie, to już przesadzili, tak. To już za bardzo, za mocno. Tego Chrostowskiego prowadzili księdze Popiełuszki. A ja? No to były podstawowe jakby reguły działania służby bezpieczeństwa, zresztą te działania służb są że takich ludzi to się otacza po prostu tak, agenturą po prostu. No, to jest ta wojna, która no, już przeszła z tych pól bitewnych, z tych wyroków pokazowych, które w rozprawach pokazowych, które zapadały w stosunku do żołnierzy AK, żołnierzy Polski Niepodległej, księży katolickich, to były te czasy, kiedy no i ksiądz biskup Kaczmarek, inni możemy tu przykłady podawać, jakie to były straszne metody. Oni przeszli na działanie służb, na ciche działanie, prawda, służb, które są wypadki, są różne zdarzenia losowe, prawda. Ksiądz Niedzielak miał nieszczęśliwie spaść tam i sobie kręgosłup, tak. Więc to są tego typu metody, które no zastąpiono tym, co nie przysparzałoby im popularności, stwarzało w ogóle niemożliwe już było w tamtych warunkach, zwłaszcza międzynarodowych, bo sami komuniści to by niepotrzebna im ta zabawa była, tylko by na poddoły, jak w Katyniu, prowadzili i załatwiali sprawy od razu. Natomiast no, żyli w jakimś świecie, jakimś, myśmy byli w jakimś, no, na szczęście w jakiejś cywilizacji funkcjonowaliśmy, co nas uchroniło przed tym, że... Jak za rządów, kiedy ci ludzie poczuli się już, ci mordercy poczuli się, bo to mordercy, trzeba jednoznacznie mówić, poczuli się w sposób absolutnie niekontrolowany żal. Oni pozostali tymi mordercami, ci, którzy takie decyzje podejmowali. Tylko że no, tymi w białych kołnierzykach, ich naprawdę nie można, to nie da się tak, to trzeba bardzo się natrudzić, żeby udowodnić, że dany wypadek drogowy, czy znalezienie zwłok człowieka w Wiśle, prawda, tam Brachmańskiego, tego jak pamiętam, że to nie było
nie był wypadek losowy, nie był nieszczęśliwy wypadek, tylko że to było zabójstwo. To wymaga bardzo specjalizowanej pracy prokuratora i policji. Zresztą to byli fachowcy. Przepraszam, na te roboty śmierci biskupa Hrabka, prawdopodobnie wszyscy czego byli kierowcy. Był wypadek. Tak, ja wiem, że on w wypadku samochodowym. A to już proponowałbym rozmawiać może właśnie z, tak jak tu pan Józef mówił, z Leszkiem Pietrzakiem, który ma tu na temat tych akurat zagadnień taką bardziej wiedzę, jako że on przez lata 90. był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa i pracował w takich działach, które pozwolą mu może bardziej na te pytania odpowiedzieć. Ja mam jednoznaczne stanowisko co do tych zabójstw dokonanych w latach 90., ale dla prokuratora to już jest bardzo ważne, żeby on miał akta, żeby on miał materiał, żeby miał mógł się na jakiejś podstawie. Panie ksiądze Sumlińskiego, tym szefem łopu lubelskiego z Lubartowa Budzyńskim, czy tak, jak, Tomasz Budzyński. On już odszedł, tak? Tak, tak. Ale to jak to jest wiarygodne, jest takie wiarygodne, jak pan to? Tam o panu też chyba trochę jest. Tam on tam wspomina, no ale... Ja myślę, no ja nie mam żadnych podstaw, żeby kwestionować jego wypowiedzi. On został zresztą bardzo ciężko doświadczony przez swoich szefów, znaczy nie wiem czy przez szefów, w każdym razie przez swoich kolegów, bardzo ciężko doświadczony i w tym należy spodziewać się jakiejś jego takiej determinacji w tym. Ten człowiek został zakopany w trumnie do ziemi. Tak. Tak go chcieli przestraszyć? Tak. Ale on tej książce pisze, chyba nie. To jest w jego książce pod tytułem Oficer. Ale ja chyba. To jest książka Sumlińskiego. No, to ta książka, to już do trumny wsadzili, zakopowali. Taką przestraszyć. My możemy wnioskować, i on też, czy chcieli go przestraszyć, czy może chcieli go zabić, a które wiadomo, właśnie przyszło do głowy, żeby go, my trudno, my nie wiemy. Natomiast wiemy to, że on się z jakiegoś stanu zamroczenia obudził w sytuacji takiej, że jest zakleszczony w jakiejś skrzyni i zaczął w to po prostu walić. No i potem już tracił nadzieję, ale nagle usłyszał, że łopata uderza w to, u góry w to wieko. Wyzwolony został z tego, wydostał się, już nikogo nie było, no i stwierdził, żeby w trumnie to zakopał. Więc to zapewne tego typu działania, jeżeli ktoś odszedł ewentualnie od zamiaru zabójstwa, no to było chęć przestraszenia go. Żeby siedział cicho. A on nie siedzi cicho, tylko właśnie dostał takiego zastrzyku adrenaliny. A ja, no trudno jest mi powiedzieć, bo to tego typu zdarzenia wywołują u ludzi. Zresztą Wojtka Sumlińskiego, jego przejścia, które miał w 2008 roku, prawda, te przejścia jego no, spowodowały, że człowiek się w ten sposób ustawił się. No także tak to mamy tą taką rzeczywistość. A ja w ogóle dziękuję, że Państwa ta tematyka, musimy o tym mówić i żeby nie zapomnieć, bo bardzo łatwo, łatwo nam wcisnąć tą swoją tezę, tą swoją teorię o tym, jacy to oni dla nas byli dobrodzieje, że przeszli, prawda, bezkrwawo z systemu. Transformacja. No. Jak to się odbywało, to wiemy. No, także dobrze mieć tą świadomość taką, bo ona to buduje, ta prawda, ta wiedza o tym wszystkim buduje taką świadomość narodową, że nie damy się jako Polacy tu stłamsić żadnym kłamcom, którzy nam by chcieli powciskać różne rzeczy. Jeżeli już się zaczyna kwestionować, kto był w trakcie II wojny światowej ofiarą, a kto katem, no to już... A wypowiedź wiceprezydenta Gdańska, prawda, porażająca. No to agresja jest, atak jest straszny, no. Także to tutaj szczególnie jakby czuję w tym kierunku, żeby te sprawy, o tych sprawach mówić. Powinien o tym mówić Instytut Pamięci Narodowej. Powinni to... Jest ta działalność edukacyjna, ona powinna obejmować również te lata 80. bardziej. Myśmy mieli, ja mogłem się bardzo szeroko wypowiadać, zresztą wygłaszałem różne referaty, byłem zapraszany, to nawet
mój przełożony ówczesny, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni, profesor Witold Kulesza, mnie kierował na takie spotkania, gdzie opowiadałem o tych ustaleniach tych śledztw, bo to jest już z jednej strony jest to byt prawny, że się prowadzi to śledztwo, żeby ustalić winę, odpowiedzialność, zakres tej odpowiedzialności, ale ponieważ ma to wszystko charakter historyczny, to też nie można tego ukrywać i to, co, o czym możemy mówić, to mówmy do opinii publicznej, a nie ukrywajmy tego. I tak przez jakby do połowy lat, do 2005 roku ja byłem jeszcze zapraszany, byli inni prokuratorzy, gdzie IPN taki organizował takie właśnie spotkania i mogłem o tym opowiadać, no ale to wszystko gdzieś tam jest porozrzucane w jakichś biuletynach, w jakichś zebrane w jakichś opracowaniach z różnych konferencji naukowych. Ale teraz też powiedziałem, że to będzie jakby całość tego, co mam do przekazania na ten temat, będzie ujęte w tej książce, którą nadałem taki wspomnieniowy charakter, taką narrację wspomnieniową ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw pod tytułem Ścieżki Grozy, gdzie chcę pokazać jakby cały przebieg swojej kariery zawodowej, jako że no, ja byłem prokuratorem w latach 80., byłem prokuratorem w stanie wojennym. I ja o tych latach, o tym wszystkim byłem wtedy jeszcze początkującym bardzo asesorem, który nie miał w tym pierwszym okresie, kiedy był ten najcięższy okres rozbijania. Ale pan miał sukcesy te zawodowe. No, dzięki temu mogłem jakoś przetrwać tamte lata. I w tamtym czasie nie mogłem stosować jeszcze aresztów. Jak zresztą opisuję to wszystko w pierwszym tomie Ścieżek Grozy. Ale wcześniej, co to pan popełnił, te książki, jak pan powie? Szukając sprawców zła, jest tak. Leszkiem, prowadzi ze mną rozmowę Leszek Pietrzak, wywiad Rzeka. Wywiad Rzeka, tam wiele rzeczy, o tym też piszę tam. O tym też wspominam, ale żeby pokazać całą tą drogę, bo ja uważam, że no tak jakoś ta cała moja zawodowa misja to ona zbliżała do tego, żebym ja mógł się tą sprawą księdza Jerzego zająć. I to jest dla mnie jakby taki jaki docelowa sprawa w prokuraturze, którą właściwie prowadziłem przez całe swoje zawodowe życie niemal. Nawet jak jej formalnie nie miałem, to z racji tej, że zakamuflowywano prawdę w tej sprawie w przeróżny sposób, to musiałem być jak ja obecny i mówić o tym tyle, ile mogłem mówić w opinii publicznej, podawać do wiadomości. Zresztą przez cały jakby potem późniejszy okres walczyłem o to, spotykając się z różnymi politykami, z szefami różnych urzędów, instytucji istotnych w państwie, po to, żeby spowodować jakby powrót do tego. No niestety te wpływy towarzysza Kiszczaka i Jaruzelskiego były zbyt silne, żebym ja mógł to przezwyciężyć swoim jakby takim prokuratorskim, taką prokuratorską determinacją do tego. No, to by po prostu nie do przeskoczenia, ale ja przynajmniej mam spokojne sumienie, że do końca to, co mogłem robić, to robiłem. Nawet jeszcze w 2016 roku, jak powstała prokuratura w obecnym kształcie, jeszcze walczyłem o powrót do tego i już można powiedzieć, było blisko, wydawało mi się, że będzie można wrócić do tego w sposób profesjonalny w pełni, ale niestety no, znowu to pozostało tak w tym kształcie, w jakim jest, na to już wtedy zdecydowałem, że będzie książka, że będę muszę z innego jakby pułapu na to spojrzeć i się zapisać. Tak. Musimy jeszcze oddać głos trzeciemu wyklętemu dzisiaj. Dziś jest z nami pan Henryk Pająk. Ja myślę, że pan Henryk opowie nam o najnowszej książce. Niech się pan nie wstydzi. Sami swoi. Wreszcie ktoś powiedział, że król jest nagi. Tylko, że ja muszę się przyznać, że sugerowałem troszkę inny tytuł Polski z bagna. Ja proponowałem panu Henrykowi Uciekajmy z bagna. A tutaj jest jeden pozostał. Angielska wersja taka może uskuteczniona zostanie. Proszę państwa, więc ja muszę... A książkę można zakupić, zatykarskie będzie. Miejmy nadzieję, że pan Henryk się podpisze chętnie. To jest moja ostatnia w życiu książka. Napisałem 70 różnych książek, ale ta o mało mnie nie zabiła, bo przy trzeciej korekcie wylądowałem na OIOM-ie, to wstało się kilkanaście
dni temu. Mój rodzinny lekarz powiedział, że urodziłem się w czepku, ponieważ Bóg zatorów płucnych nie przeżywa 2-3 na 1000, a ja miałem 2. To na marginesie tak prywatnie. Proszę Państwa, popełniłem największe faux pas, najgorsze przestępstwo polityczne aktualnie, dając w swojej książce tytuł Pol Exit z bagna UE. To jest naprawdę coś rewolucyjnego, kontrrewolucyjnego w stosunku do aktualnie rządzącej ekipy. W tej książce najważniejszym bodajże rozdziałem jest pierwszy rozdział, w którym zamieściłem ponad 100 wypowiedzi prominentów sionistycznych, globalistycznych, czerwonej międzynarodówki, którzy zgodnie mówią od ubiegłego wieku, że państwa narodowe trzeba zniszczyć, zlikwidować, nie mają prawa istnieć, ponieważ są zalążkiem wojen. Zniszczyć te państwa. 100 cytatów. I to, co się dzieje w tej chwili z tak zwaną Unią Europejską, to jest realizacja tej dyrektywy. Tej dyrektywy. W tej książce zamieściłem spis swoich tytułów, swoich książek, fotokopii. Tutaj jest ich około 70. Gorąco panom i państwu polecam do nabycia u pana Juska. One będą również do nabycia, są u mnie w wydawnictwie Retro, które ja 30 lat temu byłem zmuszony sam sobie założyć, ponieważ żadne wydawnictwo ludowe nie chciało mnie drukować, więc z konieczności musiałem założyć własne. I tak egzystuje już 30 lat. Ale sił ubywa i tak dalej, także to jest mój śpiew łabędzi. Gorąco polecam tę książkę, jest u pana Juska i ewentualnie u mnie pod adresem prywatnym wydawnictwa w każdej chwili można u nas zamówić. To tyle o tej książce, ale na marginesie tej rozmowy, którą prowadził pan prokurator Witkowski, pozwolę sobie tak zauważyć, że te meandry, te zwroty w dochodzeniach o śmierci księdza Jerzego były związane z rozpoczynającą się w latach już 75 i w górę pertraktacjach, supertajnych rozmowach sowieckich z żydostwem amerykańskim, bo to były i są dwie bliźniacze plemienne sekty rządzące Rosją i Związkiem i Stanami Zjednoczonymi. Otóż ówczesny minister spraw zagranicznych za czasów Andropowa, wyleciał mi z pamięci akurat, który był niepodważalny, wszechwładny, prowadził te pertraktacje między innymi w San Francisco z przedstawicielami USA o łagodnej transformacji Związku Sowieckiego bez przelewu, specjalnie przelewu krwi. I temu wszystkiemu była podporządkowana Magdalenka, Okrągły Żłób, czyli ten teatr porozumienia Żydów z Żydami. Przypominam, że towarzysz Fischbach, ówczesny pierwszy sekretarz KW w Gdańsku, powiedział otwartym tekstem, że na 57 uczestników Okrągłego Stołu tylko 10 było Polakami, mówiąc brutalnie, gojami. To powiedział towarzysz Fischbach. Ja to zamieściłem w paru swoich książkach, ale to na marginesie. Otóż te rozmowy prowadził tenże minister spraw zagranicznych, między innymi w Ameryce i też we Włoszech. Nigdy nie pojechał do Izraela, ponieważ obawiał się, że tam mogą go, że tak powiem, dopaść, ponieważ to był ewidentny Żyd, podobnie jak i Andropow. No więc w 1985 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, towarzysz Jaruzelski, także z wiadomej sekty starszych i mądrzejszych, pojechał do Nowego Jorku i na Manhattanie spotkał się z Rockefellerem, a to wszystko pod pretekstem przemówienia Jaruzelskiego w ONZ.
Rozmawiali 2 godziny. Najpierw Rockefeller oprowadzał go w swojej prywatnej rezydencji po kolekcji obrazów i tak dalej. Następnie zaszyli się w kilka osób w gabinecie Rockefellera i jedynym tam świadkiem z ekipy Jaruzelskiego był słynny Wiesław Górnicki, oczywiście z wiadomej sekty, który doskonale nie mówił po angielsku i był takim alter ego Jaruzelskiego. I tam musiało dojść do decyzji o transformacji. I tam również chyba losy śledztwa w sprawie księdza Jerzego i te wszystkie meandry, zwroty i tak dalej, tam również zostały podporządkowane. Który rok to był? 85. 85. Piąty. I tak to wszystko wygląda. Notabene ten minister spraw zagranicznych, pisałem w kilku książkach o nich, on, jego modelką liryczną, w cudzysłowie, była słynna pani Anodina, szefowa tej komisji MAK. Także te korelacje czasowe i towarzyskie i polityczne jakoś się tutaj zazębiają. Tyle chciałem Państwu powiedzieć, proszę Państwa, od tego wstępu, przedstawić się, ponieważ ja od 40, a dokładniej od 30 lat jestem pisarzem wyklętym. Tak jak są żołnierze wyklęci, tak jestem ja pisarzem wyklętym. Nie przeczytaliście nigdy nic dobrego, pozytywnego ani negatywnego o mnie. Z mroków wydobył mnie redaktor Rafał Mossakowski w swojej stronie internetowej. Przeprowadził w ciągu ostatnich 2 miesięcy 9 wywiadów ze mną, takich półgodzinnych. No i muszę się pochwalić, że na tę jego stronę, na te wywiady ze mną wchodziło już ponad pół miliona słuchaczy. 3 dni temu zrobił ze mną 2 następne wywiady i czekamy na ich opublikowanie na tej jego stronie społecznościowej, ale na razie tego nie zrobi, ponieważ domyślam się, że dziś i jutro obowiązuje cisza propagandowa. Tak. On jakby to grozi pół miliona kary albo milion złotych i chyba on się tego trzyma. Podobnie również wstrzymał oddech słynny pan redaktor Zbigniew Kękuś, który także od 2-3 dni produkuje moje zdjęcia z tej mojej książki, zaleca je gorąco, poleca i tak dalej. Nawet ośmieli się powiedzieć, że kto nie przeczytał ani jednej książki Henryka Pająka, ten nie ma prawa pójść do wyboru. I na tym kończę tę swoją chwalbę. Dziękuję bardzo. Muszę Państwa opuścić, bo ja 10 dni temu wyszedłem z tygodniowego pobytu na Ojomie. Nikomu nie życzę takiego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. A pana prokuratora Witkowskiego cytowałem kilka razy w różnych swoich książkach. I panie prokuratorze, tak po cichu sobie pytałem się siebie, jak to jest, że pan jeszcze żyje? Ale czytelnicy też pytały, jak to jest, że ten Pająk jeszcze żyje? Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia panie. Do widzenia. Jako ciekawostkę mogę podać, że pan Henryk chyba jakiś 5 tytułów temu napisał ostatnią książkę, tak? Chyba 5 albo 6 tytułów temu, to miała być ostatnia. To jest niby ostatnia książka. Nie, to pan Iżek sobie troszeczkę... Nie, oszukiwał. No bo ja już 2-krotnie zapowiadałem koniec pisaniny.